Cześć wszystkim, witam wszystkich serdecznie. Karol z tej strony. W tym tygodniu przychodzę do Was z kolejną moją analizą analizą projektu opartego na blockchain. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawy projekt. Ja dosyć długo już się interesuję tym projektem, ale wydaje mi się, że w dalszym ciągu jest to dobra szansa na inwestycje, biorąc pod uwagę długi termin, oczywiście. Na początek chciałem jeszcze przypomnieć, jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania poradnika stworzonego przeze mnie. Kryptowaluty dla początkujących. Znajdziesz tam większość odpowiedzi na nurtujące Cię pytania na początku swojej drogi oraz wydaje mi się, że bardzo ułatwi Ci dalszą edukację, bo pamiętaj, edukacja w kryptowalutach jest najważniejsza. Zapraszam również do pobrania raportu Piotra Michalaka oraz Filipa Koniecznego, jak i w co inwestować, żeby pomnożyć swój majątek. O 500, a nawet więcej procent. Jest to raport nie tylko na temat kryptowalut, ale również na temat nieruchomości, metali szlachetnych, takich jak złoto i srebro. Także, jeżeli jesteś inwestorem, to zapraszam Cię do pobrania tego raportu. Jeżeli jesteś nowy na naszym kanale, to zapraszam Cię do subskrybowania, polub ten film oraz naciśnij ten dzwoneczek z prawej strony, żebyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Zanim zaczniemy, to pamiętajcie, że wszystkie dane, materiały oraz analizy, które usłyszycie w tym filmie, jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Pamiętajcie, że ja robię analizy i nagrywam o nich film, ale nie jestem w stanie wyszukać wszystkich informacji. Także, jeżeli podejmiecie decyzję o chęci inwestycji w dany projekt, to zalecam zrobienie własnego researchu. To by było chyba na tyle ogłoszeń, zatem przejdźmy do analizy projektu, jakim jest Engine. Na początek trzeba zaznaczyć, że jest to jeden z bardzo niewielu projektów, który wdrożył technologię blockchain i tokenizację w istniejący już ekosystem. Firma Engine została założona przez Maxima Blagowa w styczniu 2008 roku. I jak się domyślacie, nie była ona związana z blockchainem. Była to platforma zrzeszająca graczy online. Od samego początku skupiali się na tym samym. Stwórcy Engine docenili właściwości blockchain takie jak decentralizacja, bezpieczeństwo i tokenizacja i postanowili stworzyć multiversum. taki wieloświat na blockchainie, który pozwoli łączyć światy różnych gier w jedność. Stworzyli oni blockchain SDK na Ethereum. Blockchain SDK firmy Engine zapewnia prawdziwą moc blockchain, umożliwiając odkrywanie nowej mechaniki rozgrywki, tworzenie multiświatów, zdobywanie przewagi konkurencyjnej. Zwiększanie przychodów i odkrywanie nowej granicy gier. Wszystko to bez pisania ani jednego wierszu kodu blockchain, ale o tym zaraz powiem. W dużym, dużym skrócie jest to ekosystem blockchain, który umożliwia łączenie światów gier, tokenizację przedmiotów gier takich jak bronie, zbroje, nagrody, jakieś odznaki itd., itd., ich sprzedaż, zakup oraz wymianę na swojej platformie. Jest to bardzo, bardzo rozbudowana platforma. To, o czym wspomniałem przed chwilą, że wszystko to jest możliwe bez pisania ani jednego wierszu kodu blockchain, jest możliwe, ponieważ tworzenie gier na engine odbywa się najbardziej popularnymi narzędziami, takimi jak Unity, Godot, GraphQL oraz Java. Jest to naprawdę bardzo duży plus tego projektu, ponieważ programiści, którzy tworzą gry, nie muszą się uczyć programować blockchain, pisać na blockchainie gier. Tylko mogą pisać je już w znanych dla siebie narzędziach. Co jest dosyć ciekawe, wszystkie przedmioty stworzone na engine, takie przedmioty w grach jak bronie, zbroje itd., itd., można używać w każdej grze na tej platformie. Przykładowo, w grze A zdobyłeś jakiś przedmiot, przechodząc misję, to możesz te przedmioty używać w grze B, gdzie jeszcze nie udało ci się ich zdobyć. Tak samo jest z rankingiem. Jeżeli w grze A masz wysoki ranking jako gracz, to będzie on widoczny. Również w grze B. Jak już trochę zainteresujesz się tym projektem, to można zauważyć, że jest to bardzo, bardzo rozbudowana platforma, która również chciała wykorzystać kryptowaluty w tym przypadku tokeny, tokeny RC20 stworzone na Ethereum, ale zauważyli, że te tokeny są niewystarczające. Standard tokena RC20 nie wystarcza, żeby być używany na takiej platformie, więc stworzyli oni swój własny standard tokena i jest to token. ERC-1155 i nie ma co tu ukrywać, jest on dużo lepszy od poprzednich wersji standardów Ethereum, takich jak rc 20 oraz rc 721 Multitoken standard ERC-1155 został z chęcią przyjęty przez społeczność Ethereum i już Wam tłumaczę czym on różni się od poprzednich standardów. Jeden smart kontrakt, wiele tokenów. Podczas gdy tokeny RC20 i RC721 wymagały wdrożenia nowego smart kontraktu dla każdego nowego tokenu podstawową koncepcją RC1155 jest to, że pojedynczy smart kontrakt może zarządzać nieskończoną liczbą tokenów. W skrócie można powiedzieć, że żeby utworzyć nowy token RC20 trzeba napisać nowy smart kontrakt, w przypadku RC1155 na jednym smart kontrakcie tworzymy niezliczoną ilość tokenów. RC1155 może być wymienny bądź niewymienny, co również daje możliwość utworzenia unikalnego tokenu. Przelewy zbiorcze. Dzięki RC1155 wiele tokenów może być wysłanych w ramach jednej transakcji, oferując znaczne oszczędności na kosztach gazu i zapobiegając konieczności oczekiwania na każdy blok w pojedynczych przelewach, gdzie w RC20 każdy rodzaj tokenu musimy wysłać osobno. Osobno płacić gaz i za każdym razem czekać na zatwierdzenie transakcji. Jest to również bardzo, bardzo przydatna funkcja, ponieważ zwróćcie uwagę, jeżeli macie kilka tokenów ERC-20 na swoim portfelu obsługującym standard Ethereum, to każdy z tego tokenu musicie wysyłać osobno. Nie ma możliwości zaznaczenia kilku tokenów, wysłać je hurtowo na giełdę powiedzmy, że będziecie chcieli je sprzedać bądź nimi, tra bądź nimi tradować. Tutaj jest sytuacja całkiem odwrotna. Możecie zaznaczyć kilka tokenów, zaznaczyć wyślij na jeden adres, wszystko idzie na jeden adres. I jak możemy zobaczyć tu trochę niżej, deweloperzy bardzo szybko zaczęli optymalizować ten standard. Developer Sandbox, Ronan Sanford, był w stanie wybić ponad 1,5 tysiąca tokenów w jednym bloku. Natomiast Filipe Customway, twórca Horizon Games, był w stanie zastosować technikę o nazwie Balance Packing, co oznacza przechowywanie 16 żetonów o niższej rozdzielczości w jednym identyfikatorze, aby osiągnąć 80-90% oszczędności gazu w porównaniu do zwykłych transferów. Filipe był także w stanie osiągnąć prędkość transferu ponad 155 zasobów na sekundę dzięki swoim tokenom RC1155. Jest to imponujący wynik, ponieważ jest to 10 razy więcej niż standardowo można wysyłać na Ethereum. Sam ten multi-token Standard RC1155 jest naprawdę bardzo dobry i posiada on również wiele innych funkcji, których nie będę tu omawiał, ponieważ ten film musiałby trwać z półtora, jak nie dwie godziny, a nikt nie będzie chciał tego oglądać. Jeszcze taka ciekawostka na koniec. Podczas przeglądania bloga Engine możemy zobaczyć, że jest on napisany przez Witka Radomskiego. Jest on jednym z twórców tego standardu RC1155, jak również CTO projektu Engine. Co prawda, mamy rodaka w tym projekcie, ale nie mieszka on w Polsce, mieszka on w Kanadzie. Jak możemy zobaczyć na jego profilu LinkedIn, jest on CTO w projekcie Engine od marca 2009 roku, czyli prawie od samego początku. Mnie cieszy ta informacja. Jest dosyć sporo projektów. Które mają bardzo dobrych programistów czy, czy innych członków zespołu z korzeniami z Polski, a my możemy się z tego tylko cieszyć. Tutaj na stronie Engine.io mamy opisane główne funkcje platformy Engine, i jak możemy zobaczyć, jest to nowy model finansowania społecznościowego. Stwórz z góry zasoby do gier i zaoferuj je graczom jako nagrodę dla sponsorów. Odzyskaj utracone przychody. Twórcy po stworzeniu przedmiotów mogą naliczać opłaty za handel nimi poza platformą. Rozwijaj swoją społeczność graczy. Możesz oferować nagrody za aktywność online. Stwórz zdecentralizowane multiversy do gier. Umożliwiaj graczom używanie i ulepszanie postaci i przedmiotów w różnych grach. Na drugiej stronie Engine, Engine.com mamy kolejne możliwości platformy. I jak możemy tu zobaczyć kreator strony internetowej. Fora Gamefield, aplikacje mobilne, portale społecznościowe zawiera integrację gier dla wszystkich głównych gier, ponad 70 modułów, i jak zejdziemy tu trochę niżej, to możemy zobaczyć możliwość budowania strony internetowej Minecrafta, finansuj i rozwijaj swoją społeczność Minecraft dzięki najpopularniejszemu narzędziu do tworzenia witryn oraz systemowi wtyczek darowizn dla serwerów Minecraft. Jeżeli jesteś fanem gier komputerowych, to pomimo tego, że nie grałeś w tą grę, to na pewno o niej słyszałeś. I tutaj, gdy przejdziemy w informacje na temat firmy, możemy zobaczyć użyteczność statystyki platformy. Jak tu widzimy, założona w 2009 roku, 58 milionów stworzonych aktywów na blockchainie oraz 12 milionów zablokowanych tokenów Engine. A dlaczego te? Tokeny są zamrożone, zablokowane, i już Wam tłumaczę. Na medium jest fajny film pokazujący użyteczność tego tokena i jak powstają wszystkie przedmioty. Jeżeli deweloper chce umieścić jakieś przedmioty w swojej grze, kupuje tokeny engine, wpłaca je, następnie odbywa się proces tworzenia, kopania tych przedmiotów za zamrożone engine. Jego engine, którą wpłacił, są zamrażane, na to są wykopywane nowe przedmioty. W standardzie tokena rc 55 i dlatego właśnie te tokeny są zamrożone. I jak łatwo się domyśleć, im więcej gier będzie tworzonych na engine, im więcej przedmiotów będzie wyrabianych na engine, tym deweloperzy więcej tokenów engine będą musieli kupować, a co za tym idzie, cena powinna rosnąć. To jak już jesteśmy przy tokenie engine, to gdzie go możemy trzymać? Otóż tu też jest dosyć ciekawa informacja. Otóż, Engine ma swój dedykowany Engine Smart Digital Wallet do pobrania, oczywiście, z Google Play albo z App Store. Oraz kluczowe cechy portfela to prywatność, brak irytujących reklam, zero trackerów, twoje klucze prywatne są tylko twoje, kopia zapasowa w formie papierowej 12 słów. Zarządzaj nieskończonymi portfelami. Możesz utworzyć, importować i używać, śledzić nieskończoną liczbę portfeli blockchain. Wszystko w usprawnionej, łatwej w obsłudze aplikacji. Ciesz się bezproblemowym przeglądaniem. Interakcja z dowolnym DAP, czyli zdecentralizowaną aplikacją za pomocą jednego kliknięcia przycisku bez opuszczania bezpieczeństwa portfela blockchain. Podwójne szyfrowanie tutaj kolejne mamy sprawdzone bezpieczeństwo, obszerny, niezależny audyt bezpieczeństwa i test penetracyjny nie wykrył problemów z bezpieczeństwem. Tutaj możemy sobie ten raport pobrać i go przeczytać. Instrukcja ARM. Niestandardowe instrukcje ARM zapewniają natychmiastowe usuwanie wrażliwych danych z pamięci telefonu. Oraz Engine Keyboard zbudowany od podstaw, aby chronić Cię przed jakąkolwiek formą śledzenia danych lub keyloggerów. I tu pewnie zwróciłeś uwagę, że jest na tym telefonie logo Samsunga i jest ono tu nie bez powodu. Ponieważ na początku 2019 roku Engine nawiązał współpracę z Samsungiem, i to właśnie ten portfel jest standardowo zainstalowany na nowych Samsungach Galaxy S10. Co jeszcze warto dodać o tym portfelu, to to, że można na nim trzymać nie tylko kryptowaluty, ale również trzymać i handlować wszystkie przedmioty stworzone na Engine. Ostatnio dosyć dużo mówi się, że partnerstwa projektów blockchainowych z dużymi firmami skupiają się głównie na hypie i reklamie. I te duże firmy nie wykorzystują technologii blockchain, a tu właśnie mamy przeciwną sytuację, gdzie Samsung oficjalnie używa portfela stworzonego na blockchain. Dobra, to powiedzmy teraz trochę o tokenie, jakim jest Engine Coin, ticker ENJ. Jest on w tym momencie 72 według rankingu CoinMarketCap. Jego cena to lekko ponad 7 centów. Jest on na 18% minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Dzisiaj mamy 11 grudnia i chyba wszystkie altcoiny są na minusie. Bardzo altcoiny dostały po tyłku ostatnio. Market cap projektu to nieco ponad 58 milionów dolarów. Dzienny wolumen to 15 milionów dolarów. Aktualna ilość monet w obiegu to 784 764 tysiące tokenów ENJ oraz całkowita ilość monet w obiegu to 1 miliard tokenów ENJ. Po wykresie możemy zobaczyć dwie bardzo duże górki. Pierwsza górka była spowodowana, oczywiście, hype'em z 2017 roku. Engine zaraz po wyjściu na giełdę kosztował, jak możemy tu zobaczyć, niecałe 2 centy, i w bardzo, bardzo krótkim czasie urósł aż do 45 centów. Później mieliśmy odreagowanie, tak jak na wszystkich innych altcoinach, i tu w tym momencie zaczęły pojawiać się informacje na temat współpracy z Samsungiem. Cena również bardzo dużo urosła. Ja Engine, ja projektem Engine zacząłem interesować się gdzieś w styczniu 2019 roku. Już gdzieś tam na forach chodziły informacje o współpracy z, z Samsungiem. Nawet nie z Samsungiem tylko się mówiło, że Engine szykuje bardzo dużą współpracę. I tak dużo osób podejrzewało właśnie, że to będzie Samsung. Po oficjalnym ogłoszeniu cena oczywiście wystartowała do góry i później mieliśmy powolne odreagowanie. Jeżeli chcielibyście kupić Engine, to możemy je kupić na takich giełdach jak BitHump, LaToken, Binance, Upbit, Bitrex, czyli jest na większości łatwo dostępnych giełd, nie ma problemu z jego zakupem. Jak zejdziemy sobie trochę niżej, możemy zobaczyć, że ROI tokena Engine jest ponad 200%. Jest to bardzo, bardzo dobry wynik, ponieważ jak sobie przyjrzycie, wszystkie altcoiny to większość z nich jest jest grubo na czerwono. All-time high projektu, tak jak już mówiłem, jest prawie 50 centów amerykańskiego dolara. Biorąc pod uwagę, że na przedsprzedaży ICO jeden token engine kosztował bodaj 3 centy, to możecie łatwo przeliczyć, jaki można było mieć z tego zarobek. A jeżeli już wspomniałem o ICO, to możemy przejść do ICO. Publiczna sprzedaż odbyła się od 3 do 31 października 2017 roku. W przedsprzedaży zostało sprzedanych 400 milionów tokenów oraz 100 milionów zostało rozdanych jako premie. Ponieważ jak możemy tu zobaczyć w przedsprzedaży token tak jak mówiłem kosztował 3 centy. Jeżeli ktoś zakupił tokenów między 15 a 50 tysięcy dolarów otrzymywał 15% bonusu między 50 a 100 tysięcy 25% i między 100 tysięcy a milion otrzymywał 35% bonusu w tokenie ENJ. Biorąc pod uwagę zysk jaki można było zdobyć na tym ICO to inwestorzy w przedsprzedaży na pewno byli zadowoleni. W publicznej sprzedaży natomiast było 300 milionów tokenów i chyba nie wszystkie zostały sprzedane ciężko znaleźć jakieś, jakieś informacje na ten temat. Wiadomo, że uzbierali 25 milionów dolarów a cena jednego ENJ wynosiła 3 centy w przedsprzedaży, a w sprzedaży publicznej cena rosła z każdym tygodniem. Tak jak możemy tu zobaczyć, w pierwszym tygodniu za jedno Ethereum można było kupić 6 tysięcy tokenów ENJ, w drugim 5 tysięcy, w trzecim 4 tysiące i w czwartym 3 tysiące tokenów ENJ. 20% tokenów zostało dla ENGINE, z czego 10% na główny zespół programistów i doradców, Pozostałe 10% zostało przeznaczone na strategiczne partnerstwa, społeczności engine i inne działania marketingowe. Mi to się wydaje, że Samsung zgarnął już chyba te 10%. Jeżeli chodzi o team projektu, to również jest go dosyć ciężko znaleźć nie ma go na żadnej stronie nigdzie nie są oni wypisani ale na szczęście sam engine ma profil na LinkedIn, gdzie możemy zobaczyć 47 pracowników. Praktycznie wszyscy są po studiach wyższych, możemy zobaczyć, z jakich krajów pochodzą pracownicy engine, a jak tu możemy zobaczyć CEO, tak jak mówiłem na samym początku, to Maxim Blagov, Witek Radomski jest CTO projektu, i tak dalej, Jeżeli chcielibyście przejrzeć tym dokładnie, mogę zostawić Wam ten link w miejscu na opis pod tym filmem. Ale jest to bardzo doświadczony zespół, działają ze sobą dosyć długo. Większość z nich jest po studiach wyższych, właśnie ukierunkowanych na nowe technologie IT, programowanie itd., itd. Jeżeli chodzi o społeczność projektu, to jest już trochę łatwiej. Na samym dole strony mamy odnośniki do wszystkich mediów społecznościowych. I tak jak możemy zobaczyć na Facebooku, śledzi ich ponad 57 tysięcy osób. Na Twitterze jest prawie 50 tysięcy followersów, na Instagramie 31,5 tysiąca. Mają oni oczywiście swój profil na YouTube i niecałe 10 tysięcy subskrypcji. Tak jak już mówiłem, profil na LinkedIn. Także łatwo dostępni są, dosyć łatwo dostępni są. Mają też swojego Telegrama, mają swojego Reddita. Wszystkie newsy, wszystkie informacje na bieżąco można sprawdzać. A jeżeli chodzi o partnerów, to już nie jest tak kolorowo, ponieważ na ich stronie wypisanych jest tylko 5: Samsung, Unity, Godot oraz Blockchain Game Alliance. A jest trochę więcej tych partnerstw. Nie wiem dlaczego te strony nie są updateowane, nie są wrzucane tutaj te partnerstwa. Przecież mają się czym chwalić. Mianowicie znalazłem taką moto informację, że ostatnio nawiązali oni współpracę również z Microsoft. Engine stworzył wraz z Microsoft Azure Heroes. Ma na celu nagradzanie osób za możliwe do zweryfikowania działania, takie jak coaching, tworzenie demonstracji, tworzenie przykładowego kodu, blogowanie na platformie Azure lub wykonanie określonych wyzwań. Członkowie społeczności, którzy zademonstrowali swój wkład, zostaną nagrodzeni odznakami takich borsuków. I mamy tutaj na stronie Microsoftu pokazane te borsuki, które są przyznawane jako nagrody. Tych borsuków nie można sprzedać, nie są one praktycznie nic warte jest to raczej wartość kolekcjonerska. Tak możemy zobaczyć, są one limitowane od najlepszego, który jest limitowany tylko w 100 sztukach, poprzez 250 sztuk, 550, 800 oraz 10 tysięcy. I ma to zachęcić społeczność do aktywnego życia na Azure. Także taka ciekawostka. Jak wejdziemy sobie na papika, możemy zobaczyć kilka projektów związanych z gamingiem, ale nie skupiają się one chyba w takim stopniu jak Engine. Widać, że jest on w czołówce według Market Capu. Co warto dodać? To, że zespół Engine pracuje nad Infinity. Tu znalazłem taką informację. I jest to swojego rodzaju Lightning Network dla Engine, żeby zapobiec zapychaniu się sieci. Nie wiem, kiedy ma on użyć światło dzienne. Miało to się odbyć w tym roku. Ale te informacje są naprawdę bardzo ciężkie do wyszukania w internecie. Dosyć musiałem się naszperać, żeby poszukać informacji i tutaj Wam przedstawić na ekranie. Na koniec zrobię takie krótkie podsumowanie projektu Engine. Bardzo dobry projekt, uderzający w ogromny rynek gier komputerowych. Ciągle się rozwija i zdobywa nowe, większe partnerstwa. Mają bardzo dobry team, dobra ekonomia tokenu. Rozwiązują problemy, z jakimi zmaga się blockchain. Z tych złych stron to muszę powiedzieć, że bardzo ciężko szukać się informacji na ich temat, tak jak już powiedziałem. Na stronie nie ma nawet Timu. Ciężko znaleźć coś o Affinity. Pytałem na telegramie, ale tam oczywiście też mi nikt nie odpowiedział. Przeglądając white paper projektu, znalazłem roadmap, który niestety zatrzymał się na końcu 2018 roku. Jak dobrze wiecie, mamy już. Końcówkę 2019 roku, co też mnie trochę niepokoi, wolałbym znać dalsze plany na rozwój projektu, ale trzeba dodać, że projekt na pewno jest wart uwagi. Ja go posiadam i będę trzymał. Wierzę, że blockchain zrewolucjonizuje rynek gier komputerowych, a wtedy engine może być strzałem w dziesiątkę. Ciekaw jestem, jakie Wy macie zdanie na temat tego projektu. Jeżeli trzymacie, jeżeli hodlujecie, to pochwalcie się od kiedy zainteresowaliście się tym projektem. Jeżeli macie jakiś ciekawy projekt do zrobienia analizy, to zostawcie jego nazwę w komentarzu pod tym filmem. A na pewno przy doborze następnego projektu wezmę go pod uwagę. Tu chciałem dodać, że engine też pojawił się w komentarzach w poprzednich filmach. Także to by było na tyle dzisiaj. Trzymajcie się. Pamiętajcie, łapka w górę. Jeżeli podobał Ci się ten film, jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, to zapraszam do subskrypcji. Oraz naciśnij ten dzwoneczek z prawej strony, żebyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki Wam bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się. Cześć.